Ola Koźlak, ze mną Dawid Ambro. Cześć, witam serdecznie. Jak było na Twoich wakacjach? Może zacznijmy, bo nie rozmawialiśmy od momentu. Nie, no na wakacjach zawsze jest super. Tym razem było tak samo, więc wypocząłem, wróciłem, potrenowałem troszeczkę, tyle ile czas na to pozwolił. No właśnie, ale jak się przygotowujesz już drugi raz praktycznie tego samego przeciwnika, to jak wyglądają Twoje treningi? One się zmieniły? Jest ich więcej czy mniej? Wiesz, formuła się zmieniła, bo biłem się w boksie, wcześniej w MMA, więc tak naprawdę tylko wypadły treningi parterowe i zapasy, więc teraz tylko boksujemy. Uważam, że jestem przygotowany bardzo dobrze, bo mam kondycję, mam szybkość, byłem na wakacjach, więc jestem wypoczęty, jadę tam, robię robotę i wracam do domu ze złotym pucharem. A nie wolałbyś jakiegoś innego przeciwnika? Pasuje Ci to, że macie jakby rewanż? Wiesz, no chciałem tak naprawdę z nim to wyjaśnić, nie lubię rozgrzebanych spraw, które nie są zamknięte, więc w życiu robię tak, że zamykam pewne etapy, wiesz, i wszystko, czego się podejmuję, staram się zrobić dobrze, zrobić na 100% i po prostu zrobić. Zrobić, zamknąć i zapomnieć. I tutaj jest tak samo. Wydaje Ci się, że na konferencji, na której Cię nie było, Twój przeciwnik był bardziej wygadany niż na tej? Ja już wspomniałem, jak on do mnie dzwonił, że on zawsze jest wygadany, gdy mnie nie ma, a gdy mnie widzi, chyba, nie wiem, boi się, mniej gada. A jak zaczął oblewać szampanem na zadymie, to wzbudziło to trochę gniewu w Tobie, czy nie? Nie, dla mnie to jest idiota, więc jak on biegł z tym szampanem, to już wiedziałem, o co chodzi, że będzie zaraz z nim pewnie chlapał albo zrobi coś innego głupiego, więc byłem na to przygotowany już, jak widziałem go, że otwiera tego szampana. Chyba teraz taka najgorętsza sprawa w internecie, jak chodzi o Ciebie, związana z... Ty mówisz, że pomówieniami, tak? Tak, zgadza się. Bezpodstawnymi pomówieniami. Bardzo poważna sprawa. No, podchodzę jakby spokojnie do tego, ponieważ wiem, co mamy na swoje usprawiedliwienie. Jak wyglądała ta impreza. Poparte to jest dowodami, które ma teraz prokurator, przeanalizuje. Nie mogę więcej powiedzieć na ten temat, nie zostałem do tego uprawniony. Chciałbym tylko zaapelować o wstrzymanie osądów, bo sprawa nie wygląda tak, jak została nakreślona przez jedną stronę tej sprawy, bo na razie nie odbijamy tutaj tych oskarżeń dowodami. Na tą chwilę mówię tylko, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Zarzucany mi czyn nie dokonał się. A to prokurator za chwilkę, myślę, że zapozna się ze wszystkim. Zeznania weźmie od strony pokrzywdzonej. Wnioskowałem wczoraj o przesłuchanie, natychmiastowe przesłuchanie mnie. W celach wyjaśnienia złożyliśmy obszerne materiały dowodowe, które są nie do podważenia. No i tyle. A jak chodzi o przedstawione chociażby te wyniki z obdukcji? Wiesz co, to jest wycinek badania, że gdzieś ta kobieta była i jest podejrzenie, że uprawiała seks. To uprawiałaś kiedyś seks? No. Wiesz, to nie jest no dobra, nie spodziewałam się takiej odpowiedzi na pytanie. No i nie złamałaś chyba kodeksu karnego, żadnego artykułu. Też wiele razy, wiesz? Ale odbija się na tę sytuację jakby na Twojej głowie, na przygotowaniach do walki? Wiesz co, na mojej głowie się odbija, oczywiście. Bardzo dużo mam telefonów, bardzo dużo spotkań w tej sprawie. No, musimy po prostu zrobić wszystko, żeby pokazać, jak było, bo sprawa byłaby paskudna, gdyby nie to, że mamy po prostu co pokazać. Tak, jeśli los, bardzo złą sytuację mnie tutaj wplątał, ale nie zostawił bez kół ratunkowych. Gdyby tych kół ratunkowych nie było, to zniszczyliby mi życie. Byłem o włos, jestem o włos od tragedii. Pójście do więzienia z takim zarzutem, dramat. Z życia robi się piekło. Wolałbym być podejrzewany o, nie wiem, próbę zabójstwa, bo chociaż to jakby, no... Powiedział, że mnie ktoś wkurwił i go zajął. A tutaj jest paskudne pomówienie. W ogóle coś, czego nie zrobiłem.
poparte tak naprawdę głosówka. Ja byłam półprzytomna. Wszystko prokurator zobaczy, jak było tak naprawdę, i niech on da zielone światło, by mógł oczyścić się publicznie z tych zarzutów. I uważam, że jeśli będę mógł nakręcić taki materiał z tym, co nie tylko słownie tak naprawdę nakreślając tą sytuację, tylko poprzeć to wszystkimi dowodami, które mamy, to ludzie spadną z krzeseł. Myślę, że było to duże zaskoczenie, jak okazało się, że chodzi to właśnie o ciebie, bo raczej ty nigdy nie byłeś... Dużym zaskoczeniem to było dla mnie w ogóle, że chodzi o tą sytuację. To było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo mówię, ale jak to? Nie rozumiem, o gdzie jest złamany w ogóle kodeks karny? O co chodzi? No, cały czas tak naprawdę dziwna jest ta dla mnie sytuacja. Nie do końca ją rozumiem, no ale wiemy, jaki po prostu był cel tego. A dlaczego nie zdecydowałeś się od razu pokazać chociażby jakiegoś kawałka? Nie mogę. Prokurator nie zobaczył nie kawałka. To ty od razu skierowałeś to do sądu i to wszystko się Nie, przepraszam, to nie ja skierowałem do sądu, tylko to zostało... Teraz jest prowadzone postępowanie przygotowawcze w prokuraturze. Na etapie przygotowawczym nie mogę takich rzeczy, ponieważ to jest utrudnianie śledztwa. Opinia publiczna musi poczekać. Ja muszę przeczekać ten atak. No nie jest to dla mnie miłe czytać te komentarze, wiesz. A jest sporo takich komentarzy? Wiesz, jest trochę komentarzy negatywnych, ale jest bardzo duża masa komentarzy, wiadomości takich typu trzymaj się, ta sytuacja nie trzyma się kupy, coś tu jest nie tak, śmierdzi nam to, poczekajmy do tak naprawdę co powie prokurator. A jak chodzi o twoją kobietę, ona też przeżywa to? Bo ona się odniosła do tej sprawy, że... To jest w ogóle sprawa moja pomiędzy mną a nią. Ponieważ my akurat w tym momencie rozstawaliśmy się, schodziliśmy. No to nie był dobry czas, tak nasz czas to nie był dobry. Nie byłem wtedy z nią, byłem sam. No ale oczywiście później jeszcze próbowałem ten związek po tej nocy, bo to było 2 miesiące temu. Jeszcze się z nią kilka razy spotkałem, jeszcze gdzieś tam rozmawialiśmy. Ona o niczym nie wiedziała, mi było głupio się przyznać, że byłem w tym miejscu z taką osobą. Co mam ci powiedzieć? No. Skoro to było 2 miesiące temu, czemu? Zniszczyli mi wszystko, związku nie ma, wszystko się rozpadło. Czyli nie jesteś już z tą kobietą? Czekam tak naprawdę, aż prawda wyjdzie na jaw i będę chciał, żeby to w drugą stronę poszło. No bo dlaczego mam ja cierpieć tylko? Skoro jestem niewinny. Nie można tak robić. Słuchajcie, to tak jak już wspomniałem, ja byłem o włos od tragedii. To gdyby nie to, że mamy po prostu jak udokumentować, nie mogę mówić po prostu wszystkiego, wiesz. I toczy się postępowanie, czekamy. To jeszcze, czyli już nie jesteś w związku, czy jesteś? A co cię to tak interesuje? No bo zapytałam cię o twoją kobietę, a ty mówisz, że związku nie ma, czyli jest czy nie ma? Wiesz, rozmawiamy tak naprawdę, ona też wie, że to jest dla mnie bardzo ciężka sytuacja, z którą zostałem sam. Czyli nie wspierał cię nikt inny? A rodzina co? Nie no, rodzina mnie wspiera oczywiście, ale wiesz, no, nikt za mnie tego nie przeżyje, nie? Nie kładzie się spać, nikt za mnie nie budzi się i... Przykre, no co mam ci powiedzieć, no. Z pomocy jakiegoś psychologa, lekarza korzystasz? Nie. Czyli radzisz sobie sam z tym? Poradzę sobie, wiesz, no jestem na tyle silnym człowiekiem, że... Treningi trochę pomagają tak uciekać od problemów? Nie mam czasu na razie na trenowanie. Dobrze, że to jest ostatni tydzień przygotowań, gdzie mniej muszę trenować. Znaczy, tak naprawdę już nie muszę trenować, mogę odpoczywać, bo nie ma czasu na treningi, 2 godziny, 3 godziny śpię. Jeżdżę, spotykam się, rozmawiam, adwokat, no po prostu się dzieje, no dużo się dzieje, dużo. Myślisz, że to było celowe wypuszczenie takiego czegoś przed walką, żeby cię dobić, dojechać? Oczywiście, no dlaczego nic się nie dzieje przez 2 miesiące, nagle
w niedzielę, w dzień, gdzie jest program na żywo, gdzie będą telefony od publiczności, gdzie nie ma możliwości moderowania tego, bo wszystko leci na żywo, akurat wychodzi. O 19 jest program na żywo, o 15 nagle wychodzą materiały. Tydzień przed walką, gdzie teraz wszyscy będziecie właśnie pytać, media dzwonią, czy możemy rozmawiać, czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć. Internet rozgrzany do czerwoności, no. Ale mimo wszystko, mimo takiej no, twojej chyba najgorszej pozycji, zasięgi jakby ci wzrastają przez to? Ty na tym chociaż w jakikolwiek skorzystasz? Co powiem ci tak, pierdolę te zasięgi. Nikt mi nie zwróci później tego, co ja przeżyłem. Ja ci bardzo dziękuję, trzymaj się, bo no ja widzę, że nie jesteś niestety w najlepszym stanie. Ale... będzie dobrze, będzie dobrze, będzie słuchaj, dobrze. Ja mam kolego tylko do ciebie z jedną serdeczną prośbę, dobra? Mam nadzieję, dobra, że nie będziesz mi spierdalał w tym oktagonie i się ponapierdalamy troszkę, dobra? Ty! Rzucił cię ktoś, zobacz, pa. Palcami cię dobra, wytykają. Ja do ciebie mówię. Palcami do ciebie cię ludzie wytykają. Do ciebie mówię. Palcami cię wytykają. Do ciebie mówię. Dobra, już. Widzisz, i tak każdy przychodzi i szuka atencji, nie? Jak nie jakieś dziewczyny, to Grzesiu. Tego się nie spodziewałam na sam koniec wywiadu. Widzisz? No. Bardzo ci dziękuję i no, trzymaj się. Ty też. Dziękuję.